Jan Zimmerman, Prawo administracyjne. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2018 rok. Czyta Lidia Adamska. Rozdział pierwszy. Administracja. Podrozdział pierwszy. Uwagi ogólne. Przystępując do studiowania prawa administracyjnego, należy sobie najpierw uświadomić istotę tego przedmiotu, a jeszcze wcześniej wyjaśnić samą jego nazwę, kryjącą się za nią treść i podstawowe elementy pozwalające odróżnić tę gałąź prawa od innych. Trzeba to tym bardziej zrobić, że w potocznym odbiorze społecznym prawo to przede wszystkim prawo karne, dla niektórych także prawo cywilne, a prawo administracyjne nie jest specjalnie zauważalne. Myśląc prawo administracyjne, ludzie najwyżej wyobrażają sobie kwestie urzędowe, biurowe, techniczne, nie mające wiele wspólnego z prawdziwym prawem. Nie zdają sobie sprawy, że prawo administracyjne ogarnia ich całkowicie i każdy jest z nim związany wielokrotnymi relacjami. Pierwszym kluczowym określeniem jest administracja. I nawet zupełnie nieprzygotowana osoba może od razu, choćby intuicyjnie, powiedzieć, że prawo administracyjne zajmuje się właśnie administracją i to ona stanowi jego przedmiot. Rzeczywiście, najbardziej rozpowszechnionym sposobem określania prawa administracyjnego jest odwoływanie się do pojęcia administracji, choć, jak zobaczymy dalej, prawo to można charakteryzować w także inny sposób. Najczęściej jednak ciężar definiowania prawa administracyjnego przenosi się na pojęcie administracji, które nie jest bynajmniej jednoznaczne i łatwe do określenia. Temu też celowi, w określeniu prawa administracyjnego, będą służyć nasze dalsze rozważania o pojęciu administracji, choć nie można zapominać, że sama administracja stanowi także przedmiot wielu odrębnych nauk, w tym nauki administracji i polityki administracyjnej. Etymologia. Szukając pomocy najpierw w języku potocznym, zauważamy, że pojęcie administracji jest wszechobecne. Mówimy o administracji osiedla lub domu, o administracji gminy lub państwa, o administrowaniu lasami, wodami albo drogami publicznymi, o problemach z administracją zdrowia, oświaty czy kultury, o organach administracji w przeciwstawieniu do organów sądowych, a także o administrowaniu naszym gospodarstwem rodzinnym lub budżetem domowym. Źródło słów tego pojęcia wywodzące się z łacińskiego słowa ministrare, służyć, wykonywać, kierować, z przedrostkiem ad, nadającym temu działaniu cechy działania celowego, to synonim pomocy, służby, przewodnictwa, kierownictwa, prowadzenia, zarządu, zarządzania lub organizowania dla osiągnięcia ustalonego celu i tym podobne. Administracja publiczna. Pole, które chcemy zdefiniować, jest niezwykle obszerne, więc należy od razu w jakiś sposób je ograniczyć. Można to najpierw zrobić przez oddzielenie administracji publicznej od administracji prywatnej. Prawo administracyjne nie zajmuje się administracją prywatną, czyli organizowaniem jakiejś dziedziny lub zarządzaniem jakąś dziedziną życia na prywatny, w tym indywidualny użytek, zarządzaniem prywatnym przedsiębiorstwem czy stowarzyszeniem. Administracja prywatna może być zresztą bardzo skomplikowana, czego przykładem jest administracja Kościoła katolickiego. Dlatego od razu jako przedmiot rozważań przyjmujemy tylko administrację publiczną, która wyróżnia się tym, że jest sprawowana przez państwo lub przez wyodrębnione podmioty działające z upoważnienia państwa i realizuje dobro wspólne po to, aby przynieść jakąś korzyść ogółowi, wspólnocie, państwu, albo też dba o podmioty indywidualne, reprezentując jednak interesy całego społeczeństwa lub wspólnoty, lub działając ze względu na wyznawane powszechne wartości. Podmiotowe i przedmiotowe rozumienie administracji. Z kolei, jeśli rozpatrywać podmiotowe i przedmiotowe rozumienie administracji, konieczne i ważne jest rozróżnienie dwóch administracji. Pierwsza to administracja w znaczeniu podmiotowym, organizacyjnym, statycznym. W tym ujęciu nie ma żadnego ruchu lub żadnych zmian. Administracja to zastany w danym momencie kształt organizacyjny władzy wykonawczej. Jest to struktura składająca się z organów administracyjnych i innych jednostek administracyjnych. Druga to administracja w znaczeniu przedmiotowym, funkcjonalnym, dynamicznym. W tym ujęciu widoczne jest działanie, a administracja staje się administrowaniem. Jest to działalność o charakterze administracyjnym, wykonywana przez państwo lub wskazany przez państwo podmiot.
Łatwo zauważyć, że pojęcia administracji w żadnym z tych znaczeń nie pokrywają się ze sobą. Administracja rozumiana podmiotowo, obok uprawnień typowo administracyjnych, obejmuje uprawnienia sądowe lub quasi-sądowe administracji, jak nakładanie kar administracyjnych, orzekanie o odszkodowaniu, a więc działania należące z materialnego punktu widzenia do prawa karnego lub cywilnego, ale z jakichś powodów przypisane organom administracji publicznej. Do administracji w znaczeniu podmiotowym należą też uprawnienia normodawcze administracji, do których zaliczamy wydawanie aktów wykonawczych, aktów prawa miejscowego itd. Administracja rozumiana przedmiotowo, obok uprawnień i działań organów administracyjnych, obejmuje zaś uprawnienia i działania administracyjne sądów, organizowanie sądownictwa oraz uprawnienia administracyjne ustawodawstwa, decydowanie o budżecie, o wojnie lub o pokoju, administrowanie sejmem i tym podobne. Niewątpliwie znacznie cenniejszy poznawczo jest podmiotowy punkt widzenia, gdyż obejmuje on pojęcie administracji o materię o wiele istotniejszą ze względu na całość, o której mówimy. Wszystko to, o czym powiedzieliśmy, stanowi jednak dopiero tło. Pamiętając o nim, musimy podjąć próbę bliższego zorientowania się w znaczeniu omawianego pojęcia. Rozdział pierwszy. Administracja. Podrozdział drugi. Poszukiwanie zamkniętej definicji administracji publicznej. Dylematy definiowania pojęć. Domeną nauki w różnych dziedzinach jest definiowanie pojęć. Przyjmuje się zazwyczaj, że celem dobrego, dokładnego zajęcia się jakąś instytucją należy ją zdefiniować tak, aby później istniała jasność co do obszaru badawczego oraz zakresu przyjmowanej terminologii. Jest to metoda na pewno przydatna, stabilizująca podejmowany temat i dostarczająca jego odbiorcom dobrą podstawę merytoryczną. Oczywiście pod warunkiem, że definicja została prawidłowo zbudowana z logicznego punktu widzenia, nie jest wieloznaczna i opiera się na prawdziwych ustaleniach merytorycznych. Budowa każdej definicji, nawet najlepiej przemyślanej i logicznej, kryje w sobie jednak istotne niebezpieczeństwo. Może zawsze natrafić na pytania o jej zakres. Czy czegoś nie pominięto? Czy nie zauważono jakiegoś aspektu zagadnienia? Czy też może zawarto w tej definicji element niepotrzebny, nie przystający do pozostałej części definiensa? Wydaje się więc, że tworzenie definicji nie zawsze jest potrzebne. Może ono sprowadzić uwagę na rzeczy w sumie drugorzędne, czyli na samą jakość definicji, na jej ostrość i mniej lub bardziej wyczerpujący charakter, a nie na to, na co uwaga powinna być skierowana, czyli na przedmiot definicji. Tak więc, zamiast borykać się z definicją, która zresztą nie mogłaby być niezmienna, lecz powinna reagować na zmieniające się okoliczności życia, wyodrębnimy za chwilę pewien kanon zagadnień konstruktywnych dla administracji. Podobnie postąpimy, szukając definicji prawa administracyjnego. Mimo to, potrzebne jest przybliżenie sposobów, jak nauka prawa administracyjnego usiłowała od swego początku ująć pojęcie administracji publicznej w ramy ścisłej definicji. Powstały dzięki temu dziesiątki albo setki określeń, które miały pewną wartość poznawczą, ale nigdy nie osiągnięto definicji doskonałej i pełnej. Trudności w tym zakresie najlepiej oddaje słynna definicja L. von Steina, który stwierdził po prostu, że administracją jest to, czego nie umiem nazwać. A także sceptyczna opinia E. Forzhoffa, że administracji nie można zdefiniować, można ją tylko opisać. Współcześnie podobna teza zawiera się w zdaniu J. Bocia, że złudne jest przekonanie, iż można wyznaczyć administracji granice jej ingerencji. Zauważa się także, że niemały wpływ na ten stan rzeczy miał syndrom uciekającego zjawiska. Administracja publiczna nie jest bowiem zjawiskiem statycznym. Wręcz przeciwnie, ciągle się zmienia. Podzielając tę opinię, można generalnie powiedzieć, że bardzo często w obrębie prawa administracyjnego, a zapewne także w zakresie innych nauk prawnych, pełne, logiczne i zamknięte definiowanie pojęć jest niemożliwe, niepotrzebne ani nawet celowe. Zresztą nie ma definicji uniwersalnych, każda jest jakąś konwencją, a przydatność definicji może być zawsze mierzona celem, któremu ona służy. Definicja wielkiej reszty. Podstawowa definicja administracji, uznana dzisiaj za klasyczną, opierała się na zasadzie trójpodziału władz. Według jej twórcy, O'Meara, a także według W. Jelinka, administracją jest ta działalność państwowa, która nie jest ustawodawstwem ani wymiarem sprawiedliwości. Z samej tej definicji, zwanej quasi-negatywną albo definicją wielkiej reszty, wynikają trudności w określeniu administracji. Nie zawiera ona żadnej cechy pozytywnej definiendum,
a tylko podkreśla odrębność władzy wykonawczej od dwóch pozostałych władz, przenosząc ciężar definiowania na ich określenie, a także na określenie samej działalności państwowej. W związku z tym wartość tej definicji jest bardzo ograniczona, chociaż zapoczątkowała ona poszukiwanie różnic pomiędzy władzą wykonawczą, administracją, a pozostałymi kategoriami władz. Na jej kanwie powstały teorie pogłębiające to rozróżnienie poprzez wskazanie, że władza wykonawcza nie odgrywa tak sprecyzowanej roli jak pozostałe władze, że jej odpowiedzialność za państwo ma charakter praktyczny i ogólny, że administracja wykonuje ustawy i rządzi oraz organizuje życie, przenosząc odpowiedzialność za stan spraw państwowych. W odniesieniu do relacji między administracją a sądownictwem cywilnym przenoszono zwłaszcza, że sądownictwo realizuje porządek prawny, prawo prywatne, a realizacja prawa jest dla niego celem ostatecznym, podczas gdy administracja realizuje interes publiczny, a realizacja prawa, prawa publicznego, jest dla niej tylko pośrednim środkiem tego celu. W nurcie pozytywnych definicji administracji, podejmujących próbę zebrania najważniejszych jej cech, można znaleźć wiele elementów, które w sumie tworzą już bogatszy obraz. Zwracano uwagę, że administracja to nie tylko wykonywanie ustaw, ale także działalność twórcza, W.L. Jaworski. W ten sposób trójpodział władz okazał się za ciasny, by umieścić w nim wszystko, co wiąże się z administracją. Inna definicja podkreślała, że administracją jest planowe zgrupowanie ludzi w służbie pewnej misji publicznej, a dopiero potem, poprzez tych ludzi, suma urządzeń, którymi dysponują. J.S. Langroth. Istotna wskazówka wynikająca z tej definicji jest taka, że podstawowe znaczenie przy definiowaniu administracji ma pierwiastek ludzki. W tym samym kierunku idą nowsze definicje głoszące, że administracja to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach, J.W.O.ć. Lub że jest to system złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej, polegającej głównie, choć nie wyłącznie, na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych we władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne. I. Lipowicz. Efektem zapoczątkowanych przez F. Longchampsa poszukiwań w znamionach przedmiotu jest definicja bardziej socjologiczna, a mniej prawnicza, według której administracja jest zjawiskiem społecznym, które cechują inicjatywa i działalność ukierunkowana na przyszłość. Administracja używa konkretnych środków w celu uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć. E. Ochendowski. Osobne miejsce wśród omawianych poszukiwań mają definicje administracji, które mogą określić jako menedżerskie, eksponujące znaczenie profesjonalnego zarządzania i efektywności. J. Supernat. Współcześnie pojawiają się koncepcje, które zaczynają odchodzić od powyższych, tradycyjnych prób definiowania administracji publicznej. Traktują one administrację publiczną jako splót umów, jako administrowanie wspólne lub jako administrowanie za pomocą podmiotów trzecich. Łączą się z tendencjami globalistycznymi i wręcz futurystycznymi, zapowiadającymi zanik państwowości jako źródła wszelkiej władzy i opanowywanie świata przez administrację sieciową, realizowaną niewładczo drogą umowy. W takim razie dzisiejsze określenie administracji publicznej byłyby całkowicie nieaktualne. Rozdział pierwszy. Administracja. Podrozdział trzeci. Opisywanie administracji publicznej przez jej cechy. W sytuacji, gdy poszukiwanie zamkniętej definicji administracji nie daje, a właściwie nie może dać pożądanego rezultatu, spróbujmy wymienić najważniejsze z cech administracji publicznej. Do uproszczenia wybierając płaszczyznę podmiotową, chociaż niewątpliwie każdy ze wskazanych poniżej punktów można przetransportować na płaszczyznę przedmiotową, mówiąc o odpowiednio działaniu administracji. Rozdział trzeci, paragraf pierwszy. Działanie w imieniu państwa. Działanie administracji w imieniu państwa. Administracja publiczna działa w imieniu państwa i na jego rachunek. Oznacza to, że za rozstrzygnięciami administracyjnymi stoi autorytet państwa i również to, że państwo jest zobowiązane do naprawienia szkody wyrządzonej przez administrację publiczną. Nie oznacza to, że można się dzisiaj posługiwać dawną terminologią, uznającą za synonimy określenia administracja publiczna i administracja państwowa. Obecnie przy rozwiniętym systemie samorządu terytorialnego w skład administracji publicznej wchodzą administracja państwowa, rządowa i administracja samorządowa. Obie realizują jednak funkcje państwa i działają na jego rachunek, skoro mamy do czynienia z jednolitym systemem państwa i prawa.
Jedna czyni to bezpośrednio, a druga pośrednio poprzez wspólnoty samorządowe. Wobec administracji samorządowej określenie na rachunek państwa, nie mające zresztą precyzyjnej treści prawnej, jest więc bardziej umowne, gdyż administracja ta działa przede wszystkim na rachunek własny, a będąc częścią administracji państwa, również na jego rachunek. Rozdział trzeci, paragraf drugi. Interes publiczny i indywidualny. Podstawowym celem administracji publicznej jest działanie na rzecz dobra publicznego, a jednocześnie na rzecz dobra jednostki. Cel ten stanowi jednocześnie jej ważną cechę. Pojawiają się w związku z tym podstawowe pojęcie interesu publicznego i odpowiednio interesu indywidualnego, które wymagają nieco bliższej charakterystyki. Pojęcia te, które będą obecne oczywiście również przy określaniu samego prawa administracyjnego, stanowią podstawowy klucz, jeśli nie samo sedno omawianej tu dyscypliny. Właśnie o to chodzi przede wszystkim, a nawet, mówiąc bardziej modelowo, tylko o to chodzi w procesie administrowania, żeby państwo mogło zadbać o swoich obywateli, ich ogół i wspólnotę, interes publiczny, i żeby jednocześnie pilnowało dobra tych obywateli, każdego z osobna, interes indywidualny. Interes. Słowo interes ma w prawie administracyjnym znaczenie wtedy, gdy dodawany jest do niego przymiotnik wskazujący bliżej na charakter danego interesu. Sam interes jest jednak określeniem, które oznacza, że istnieje relacja między pewnym obiektywnie istniejącym stanem faktycznym, a jego oceną, obiektywną lub subiektywną, dokonywaną przez posiadacza danego interesu, zawierającą odpowiedź na pytanie, czy ten stan za pośrednictwem administracji publicznej może powodować zmiany w jego sytuacji i jakie to mogą być zmiany, w szczególności czy mogą być one korzystne. Do samej istoty pojęcia interesu należy także i to, że nie jest on jeszcze zrealizowany oraz oczekiwanie, żeby coś się stało. Zatem z samego pojęcia interesu nie może jeszcze wynikać realny stosunek prawny. Relacja między stanem rzeczy i jego oceną, zwana interesem, może mieć różną treść i być opierana na różnych podstawach i kryteriach. Także oczekiwanie i określona niepewność, które stanowią istotę pojęcia interesu, mogą mieć różny stopień nasilenia i wypływać z różnych przesłanek oraz motywów. Zróżnicowanie tych sytuacji powoduje, że posługiwanie się samym słowem interes nie jest specjalnie przydatne. Należy tu więc od razu przeprowadzić uściślenie i pewną niezbędną klasyfikację tych interesów. Nazwy ich podstawowych rodzajów mają już uznane i trwałe znaczenie w doktrynie prawa administracyjnego, a także w samym prawie administracyjnym jako pojęcie normatywne, przyjęte przez ustawodawcę do tekstów norm prawnych. Interes publiczny. Posiadaczem interesu publicznego jest ogół, społeczeństwo, a korzyści, o jakie może tu chodzić, mają dotyczyć tego ogółu. Posiadaczem interesu indywidualnego jest jednostka i chodzi o jej indywidualne korzyści. W interesie publicznym leżą zatem podstawy lub działania korzystne dla ogółu, społeczeństwa i przeciwnie, działania dla ogółu niekorzystne są sprzeczne z interesem publicznym. Administracja publiczna ma dbać o te korzyści i działać tak, aby je chronić, osiągać i pomnażać. Jest to jej podstawowym zadaniem. Z drugiej jednak strony, w demokratycznym państwie prawnym administracja publiczna nie może być przeciwstawiana obywatelowi. Ma być proobywatelska i właśnie obywatelowi służyć. To też winna również dbać o należytą realizację interesów indywidualnych. Aksjologiczne uwarunkowania interesu publicznego. O równowadze między obydwoma interesami będzie jeszcze mowa. Teraz jednak przyjrzyjmy się bliżej samej istocie interesu publicznego. Skoro administracja publiczna jest zobowiązana działać w interesie publicznym, to rzeczą nadzwyczajnej wagi jest określenie treści tego pojęcia. Według Trybunału Konstytucyjnego, aby interes publiczny mógł być uwzględniony, winien mieć uargumentowaną w świadomości jednostek podstawę aksjologiczną, z której wynika konkretny normatywny imperatyw. Pojęcie interesu publicznego nie może być traktowane jako pojęcie, które ustawodawcy stwarza możliwość traktowania go w sposób dowolny, ponieważ nie posiada charakteru blankietowego. Na ustawodawcy ciąży więc obowiązek identyfikacji jego treści z uwzględnieniem wartości i standardów konstytucyjnie chronionych. Okazuje się, że jest to zadanie trudne, a nawet niewykonalne, gdyż pojęcie interesu publicznego zależy zawsze od przyjętego systemu wartości. Nie można zadekretować pełnego i zamkniętego katalogu wartości, które służą dobru publicznemu, a można to zrobić tylko wybiórczo i przykładowo, wymieniając najważniejsze z nich.
Zadanie to należy do ustawodawcy, który w tym zakresie pozostaje zawsze pod wpływem czynników politycznych, wyznaczających system wartości obowiązujący w danej chwili. Jeżeli więc powiemy, że interesem publicznym jest interes większości lub że interesem takim jest to, co służy realizacji dobra publicznego, to musimy od razu zapytać, jak jest wyznaczona owa większość lub według jakich kryteriów mamy decydować, co dla społeczeństwa jest tym dobrem. Nie można zatem skonstruować obiektywnej definicji interesu publicznego. Pojęcie to należy do tzw. klauzul generalnych, mających z założenia charakter nieostry. Próbuje się je na przykład definiować jako dążność do osiągnięcia środków służących zadośćuczynieniu zbiorowości ogólnoludzkiej, dążność, która ma charakter obiektywny i nie jest własnością jednego podmiotu, lecz przejawia się w porządku prawa przedmiotowego. Najczęściej jednak stwierdza się, że interes publiczny nie ma generalnego, wszechobejmującego znaczenia opisowego i wymaga ciągłej redefinicji, ciągłej analizy i nieustannie nowego wartościowania, oceniania w niekończącym się procesie dokonującym się wieloma kanałami i mechanizmami natury politycznej, organizacyjnej, za pomocą struktury organów państwa, struktury administracji, niezależnych środków opiniotwórczych i za pomocą judykatury. Interpretacja pojęcia interesu publicznego także zależy od elementów i uwarunkowań politycznych. W zależności od poglądów politycznych różne wartości mogą leżeć lub nie leżeć w interesie publicznym, a w związku z ustrojem państwa i orientacją polityczną sprawujących władzę, rozumienie interesu publicznego może być odmienne. Dlatego administracja publiczna i samo jej pojmowanie są również zawsze uzależnione od czynników politycznych, a praktyczny rezultat sporu o rozumienie interesu publicznego stanowi o przedmiocie administracji publicznej w danym systemie. W każdym ustroju państwa i w każdym systemie prawa istnieje niewątpliwie tylko jeden interes publiczny jako jedna kategoria pojęciowa, choć oczywiście ma ona zawsze odniesienie do jakiejś dziedziny życia. Z tych powodów nie można zaaprobować próby legalnego definiowania pojęcia interesu publicznego ani ustawowego rozróżniania interesów publicznych w różnych dziedzinach prawa administracyjnego. Taka próba została podjęta w artykule 2 punkcie 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten wprowadza definicję interesu publicznego tylko na użytek zagospodarowania przestrzennego i stanowi, że interesem tym jest uogólniony cel dążeń i działań uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Przepis ten nie tylko zawiera słowa nieostre i kontrowersyjne, ale również w sposób nieuzasadniony posługuje się klauzulą generalną dla celów bardzo ograniczonych, związanych tylko z jedną dziedziną prawa administracyjnego. Pojęcia uzupełniające określenie interesu publicznego. Obok niepotrzebnych prób definiowania samego interesu publicznego i nieprawidłowego wyodrębniania jego rodzajów, ustawodawstwo administracyjne wprowadza jednak pożyteczne pojęcia, które mogą służyć lepszej interpretacji tej klauzuli generalnej i pozwalają na jej odniesienie do poszczególnych dziedzin prawa administracyjnego. Można do nich zaliczyć bardzo istotne pojęcie celu publicznego, które służy konstruowaniu całych segmentów regulacji związanych np. z gospodarką nieruchomościami. Cele tej gospodarki są tak bardzo zróżnicowane i wielowątkowe, że nazwanie ich w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami kategorią celów publicznych oraz wliczenie, artykuł 6, odgrywa niewątpliwie rolę porządkującą. Nazwa ta figuruje już w innych ustawach i w sumie pozwala dobrze orientować się w tej bardzo skomplikowanej dziedzinie. Podobne znaczenie można przypisać bardziej tradycyjnym określeniom ustawowym lub doktrynalnym jak ciężary publiczne, świadczenia na rzecz celów publicznych, miejsce publiczne, rzeczy publiczne, użyteczność publiczna lub terminom nowszym jak dobro publiczne, działalność pożytku publicznego, cele publiczne, inwestycje celu publicznego, zadania publiczne, a także terminom bardziej szczegółowym jak łączność publiczna. Bliższa analiza tych pojęć wykracza poza ramy podręcznika. Warto jednak wskazać powiązanie niektórych z nich z zagadnieniem odpowiedzialności. Przyjmuje się, że podstawowym kryterium uznania zadań za publiczne jest okoliczność, iż państwo lub samorząd terytorialny ponoszą w świetle prawa odpowiedzialność za ich zrealizowanie. Dzięki tej coraz bardziej rozbudowanej terminologii pojęcie interesu publicznego nabiera bardziej konkretnego kształtu i wiąże się z poszczególnymi strefami działań administracji publicznej. Trzeba jednak pamiętać, że pojęcia te, mające charakter klauzul generalnych, wymagają wyjątkowej ostrożności zarówno w procesie wykładni, jak i stosowania. Szczególne znaczenie ma tu zasada proporcjonalności, wyważenie interesu indywidualnego
oraz interesu reprezentowanego i chronionego przez władzę. Interes publiczny, a dobro wspólne i obywatele. Przy interesie publicznym dany podmiot nie jest czymś zainteresowany bezpośrednio dla siebie, ale dla dobra wspólnego. To zainteresowanie dobrem wspólnym może wynikać z pobudek społecznych, moralnych, altruistycznych lub patriotycznych, ale może być też umotywowane własną korzyścią, którą podmiot odniesie dzięki dbaniu o dobro wspólne. Na przykład dbając o środowisko, będzie żył w czystszym i zdrowszym środowisku. Istotne jest również to, że obywatel w swoich zachowaniach musi liczyć się z interesem publicznym, a wiele jego uprawnień może zostać ograniczonych ze względu na ten interes. Z tego powodu bywają ograniczone nawet niektóre prawa podmiotowe, na przykład prawo własności. Mogą też dotknąć obywatela szczególne obowiązki, które wynikają z potrzeby realizacji interesu publicznego. W ten sposób interes publiczny, jakkolwiek z definicji nie jest zindywidualizowany, może pośrednio wyznaczyć relacje między jednostką a administracją publiczną. Interes publiczny a interes indywidualny. Ponadto interes publiczny powinien być rozważany w zestawieniu z interesem indywidualnym. Wracamy więc do wspomnianego balansu między jednym interesem a drugim. Interes publiczny nie stanowi prostej sumy interesów indywidualnych, ale jest wprowadzany z wartości związanych z interesami indywidualnymi. Zestawianie ze sobą kategorii interesu publicznego i indywidualnego może w wielu sytuacjach stwarzać między nimi napięcie, czyli konkurencyjność, co nakazuje rozważyć bardzo doniosłe zagadnienie kolizji między tymi interesami. Prawo administracyjne jako prawo publiczne posługuje się normami bezwzględnie zobowiązującymi. Wprowadza bowiem wiele unormowań, w których ingerencja administracji dokonywana w imię interesu publicznego koliduje z interesem indywidualnym czy wręcz mu szkodzi. Chodzi o to, żeby administracja publiczna, z natury rzeczy zobowiązana do realizacji interesu publicznego, nie ignorowała interesu indywidualnego i żeby nie działała mechanicznie, zawsze dając pierwszeństwo temu interesowi, który uzna za publiczne. Stąd bowiem już tylko krok do dowolności, która w sposób oczywisty może zakłócać relacje między państwem a obywatelem i pozbawić słabszą stronę tej relacji możliwości należytej ochrony. Artykuł 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W kwestii, o której mowa, przydatna jest prawidłowa interpretacja artykułu 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w brzmieniu: w toku postępowania organy administracji publicznej stają na straży praworządności z urzędu lub na wniosek stron, podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Przepis ten należy co prawda do regulacji kodeksu postępowania administracyjnego, ale niektóre zasady w nim zawarte, a jest to właśnie zasada ogólna, interpretowane są jako wskazówki interpretacyjne dla całego materialnego prawa administracyjnego. Ostatni jego człon, a w istocie całość przepisu interpretowana ze zjawisku na ten ostatni człon, zawiera zasadę, zgodnie z którą organy administracji publicznej mają w swojej działalności mieć na względzie interes społeczny. Jest to określenie interesu publicznego używane w dawniejszym ustawodawstwie PRL. Dziś nie ma przeszkód, żeby utożsamiać te pojęcie i posługiwać się pojęciem interesu publicznego i słuszny interes obywateli, czyli interes indywidualny. Orzecznictwo sądowe wobec artykułu 7 in fine Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wykładnia tej zasady ma swoją historię. Geneza przepisu, który ją formułuje, sięga czasów, w których założeniem ustrojowym państwa było przesądzanie każdej kolizji między interesem społecznym a indywidualnym na korzyść tego pierwszego. Miało w tym pomóc ocenne słowo słuszny, dodane do określenia interes obywateli. Dawało to organom administracji publicznej możliwość dość swobodnej interpretacji interesu obywatela i uznawania go za słuszny lub niesłuszny w kontekście interesu społecznego. W pewnym momencie orzecznictwo sądowe formułowało jednak tezę stanowiącą pierwszy krok w kierunku zrównoważenia obu interesów w tym sensie, że organy administracji publicznej miały chronić interes indywidualny aż do granic kolizji z interesem społecznym. Nie mogły więc od tej pory z góry przesądzać na korzyść interesu społecznego i z góry odmawiać ochrony interesu indywidualnego. Wydaje się, że obecnie w demokratycznym państwie prawnym zasady te należy interpretować jako zasadę równowagi między interesem publicznym i interesem indywidualnym, a słowo słuszny rozumieć tylko jako podkreślenie, że nie podlega ochronie jakikolwiek interes subiektywny. Organy zatem powinny zawsze starannie wyważać obydwie kategorie interesów, dając pierwszeństwo temu, który w efekcie pełnej analizy na to zasługuje. Myśl tę dobrze dopełnia teza orzeczenia Sądu Najwyższego, głosząca, że w każdym przypadku organ administracji państwowej ma obowiązek nie tylko wskazać, o jaki interes publiczny chodzi, lecz także udowodnić,
że jest on na tyle ważny i znaczący, iż bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywateli. W tym kontekście korzystanie z interesu publicznego rysuje się nawet jako sposób do pomagania jednostce w realizowaniu jej interesu indywidualnego. Interes grupowy. Tradycyjny i oczywiście bardzo istotny podział interesów na interes publiczny i interesy indywidualne nie jest już obecnie podziałem dychotomicznym i w pełni klarownym. W świetle nowych rozwiązań szczegółowych prawa administracyjnego, większe niż dotychczas staje się znaczenie interesów poszczególnych grup. I grupy te, obok podmiotów indywidualnych albo w konkurencji z nimi, stają się partnerami administracji publicznej. Coraz częściej powstają też napięcia między interesem indywidualnym a interesami grup społecznych. Pojawia się w ten sposób odrębna kategoria interesu grupowego, który jest pozornie formą pośrednią między interesem publicznym a interesem indywidualnym. Z punktu widzenia treści jako takiego interesu, trzeba go jednak zaliczyć do interesów indywidualnych, zwłaszcza że treść ta jest zwykle nastawiona na konkretną korzyść partykularną. Zagadnienia te nie są uregulowane i widoczna staje się potrzeba znalezienia rozwiązań prawnych dotyczących interesów grup, uwzględniających nową aksjologię dobra wspólnego. Rozwiązania takie dotykałyby kwestii znaczenia grup i wspólnot, administrowania w samej grupie i reprezentacji grup. Interes lokalny. Innym rodzajem interesu, który zyskał już sobie miejsce w regulacjach prawa administracyjnego, jest interes lokalny, również regionalny, związany z jednostkami samorządu terytorialnego. Jego istnienie zaprzecza w pewnym sensie podanej wyżej zasadzie, że w państwie możemy mieć do czynienia zawsze tylko z jednym interesem publicznym. Jest to właśnie pewna odmiana interesu publicznego, zawężonego jednak do danej wspólnoty samorządowej, nie sięgającego poza granice jej terytorium. Na jego tle mogą się również pojawiać kwestie kolizyjne z jednej strony z interesami indywidualnymi, a z drugiej z interesem ogólnopaństwowym. Ta ostatnia kolizja powinna być jednak zawsze rozstrzygana na korzyść interesu państwa, gdyż nie może być mowy o przeciwstawianiu państwu samorządu terytorialnego. Rozdział pierwszy. Administracja. Podrozdział trzeci. Paragraf trzeci. Władztwo administracyjne. Działając w imieniu państwa, administracja publiczna może korzystać z przymusu państwowego i dysponować władztwem administracyjnym. Trzeba podkreślić, że w państwie prawnym możliwość ta wynika z samego prawa, a nie jest jakąś przedprawną cechą administracji publicznej, do której mają dostosowywać się regulacje prawne. Władztwo administracji publicznej istnieje dlatego, że tak postanowiło państwo w wydanych przez siebie normach. Wymiar władztwa jest więc zawsze określony przez przepisy prawa. Istotą władztwa jest to, że administracja publiczna jednostronnie decyduje o treści stosunku prawnego, który połączy ją z podmiotem stojącym poza jej strukturami, sama ustala jego prawa lub obowiązki i sama stosuje sankcje w razie naruszenia nakazów i zakazów. Rozstrzygnięcia, jakie podejmuje w tej kwestii, korzystają z domniemania legalności. Elementem tego władztwa jest możliwość zastosowania przymusu. Jest to jednak tylko możliwość i administracja w państwie prawnym powinna rozwijać również formy niewładcze, w których przymus państwowy jest zbędny. Kategorię pojęciową władztwa administracyjnego można więc przedstawić za pomocą skali. Na jednym jej biegunie znajdują się sytuacje, w których administracja publiczna może i ma obowiązek skorzystać ze swojego władztwa. Na przykład decyzje nakładające obowiązki na obywateli. A na drugim sytuacje, w których władztwo administracyjne istnieje tylko w tle, a administracja publiczna podejmuje działania bez jego użycia i nawet bez bezpośredniej możliwości jego użycia, porozumienia umowy. Władztwo może pojawić się dopiero na dalszym etapie realizacji zamierzeń zapoczątkowanym przez taką formę działania. Administracja władcza i zawiadowcza. W tym kontekście najważniejszy jest klasyczny już podział na administrację władczą, imperium, i na administrację niewładczą, zawiadowczą, tak zwaną gestię, dominium. Domeną administracji władczej jest korzystanie ze wspomnianego wyżej przymusu administracyjnego. Polega to na wydawaniu aktów jednostronnych, które muszą mieć gwarancję wykonalności w razie przymusu. Z kolei domeną administracji niewładczej jest działanie bez użycia przymusu za pomocą środków, które w ogóle tego przymusu nie wymagają. Przedstawiony tu podział ma jednak już w pewnym stopniu znaczenie historyczne, gdyż we współczesnym państwie prawa obie funkcje administracji ściśle się zazębiają i trudno je sobie całkiem przeciwstawić.
Można na przykład zauważyć, że obie występują w tych dziedzinach, w których realizacja celu publicznego łączy się z interesami podmiotów indywidualnych, albo w których wymogi bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa technicznego, wymuszają władcze ingerowanie w dziedzinę pozostawioną swobodzie i inicjatywie podmiotów będących poza administracją. Jest tak na przykład w sprawach podłączania budowlanych nieruchomości do sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i tym podobnych. Z jednej strony czynności te wymagają pozwolenia właściwego organu, działanie władcze, a z drugiej potrzebne są przy nich różnego rodzaju uzgodnienia i pertraktacje wymagane przez prawo, ale również faktycznie niezbędne do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Nowe funkcje administracji publicznej. Zamiast podziału na imperium i gestię administracyjną, czy też oprócz niego, można więc obecnie wyodrębnić kilka funkcji administracji publicznej, które w każdym państwie powinny się uzupełniać, a ich wzajemne proporcje zależą od czynników ustrojowych i politycznych, a także od bieżących potrzeb państwa w dziedzinie administracji publicznej. Dalej więc istnieje funkcja władcza, która przybiera postać funkcji porządkowo-reglamentacyjnej, zwłaszcza w takich dziedzinach jak administracja porządku publicznego, świadczenia osobiste lub rzeczowe, wywłaszczenia czy prawo o ruchu drogowym, pozwolenia, zakazy i nakazy. Obok niej należy wymienić funkcję administracji świadczącej, bardzo rozwiniętą w niektórych państwach hołdujących koncepcji państwa socjalnego. Jest to stosowanie różnych środków pomocy dla obywatela w sposób bezpośredni, zasiłki lub pośredni, przy stworzeniu urządzeń i instytucji potrzebnych obywatelowi, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, autostrady itd. Oprócz tych funkcji można jeszcze wyróżnić funkcję kierującą, polegającą na popieraniu rozwoju i na kierowaniu całymi dziedzinami życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, np. przez instrumenty zagospodarowania przestrzennego, wspieranie, w tym finansowe, niektórych dziedzin gospodarki lub kultury. Warto też wspomnieć o funkcji właścicielskiej, w ramach której administracja publiczna wykonuje uprawnienia właścicielskie w stosunku do majątku publicznego będącego w jej dyspozycji. Rozdział pierwszy, administracja. Rozdział trzeci, paragraf czwarty, pozostałe cechy administracji publicznej. Działanie na podstawie ustaw. Administracja publiczna działa na podstawie prawa i w granicach przez nie określonych oraz jest nim związana. Oznacza to, że nie ma działań administracji, które nie byłyby określone przez prawo i że każda czynność administracji publicznej powinna mieć swoją podstawę prawną, jednak podstawa ta może być różnie sformułowana. Ustawodawca powinien dbać o takie formułowanie podstaw i działań administracji, żeby zapewnić działaniom odpowiednią elastyczność i możliwość bieżącego reagowania na zmieniające się warunki faktyczne i społeczne. Konsekwencją związania prawem jest jednak zasada, że w odniesieniu do administracji, inaczej niż w stosunku do obywatela, dozwolone jest tylko to, co jest bezpośrednio dopuszczone przez ustawy. Należy też zaznaczyć, że administracja publiczna jest związana całym prawem, wszystkimi jego szczeblami, w odróżnieniu od sądów, które są związane tylko ustawami. Wykonawczy charakter administracji. Administracja publiczna ma charakter wykonawczy. Jest tak zwaną trzecią władzą, władzą wykonawczą, co oznacza, że organy administracyjne wykonują i konkretyzują obowiązujące prawo, a jeżeli same sformułują normy prawne, są to zawsze normy niższego rzędu, zależne od ustaw. Wykonawczy charakter administracji publicznej nie przeszkadza temu, że jest ona aktywna i sama inicjuje część swoich zadań i działań. Pojęcie kompetencji administracyjnej zawiera obowiązek korzystania z tej kompetencji. Inne cechy administracji. Administracja publiczna organizuje życie społeczne na podlegającym jej terenie. Jej celem jest realizowanie potrzeb społecznych, a prawo dostarcza jej środków i stanowi granicę, której nie może przekroczyć. Administracja publiczna działa w sposób ciągły i stabilny. Poszczególne rozstrzygnięcia administracyjne dotyczą wprawdzie spraw jednostkowych, jednak w sumie składają się na proces administrowania, który trwa stale. Administracja publiczna działa przez zawodowy personel, kadrę urzędniczą. Organy administracyjne i poszczególni urzędnicy podlegają odpowiedzialności prawnej za swoje działania. Administracja publiczna ma w państwie charakter monopolistyczny. Należy mówić o jednej administracji publicznej nawet wtedy, gdy w ramach jej działają różne organy, np. rządowe i samorządowe, a także wtedy, gdy poszczególne jej zadania są realizowane przez podmioty trzecie, np. prywatne, w ramach tzw. prywatyzacji zadań publicznych. W różnych okresach historycznych i systemach politycznych wymienione cechy administracji publicznej pozostawały w stosunku do siebie w różnych proporcjach.
Są to jednak cechy podstawowe, które w sumie składają się na w miarę jej pełną charakterystykę. Rozdział pierwszy – administracja. Podrozdział czwarty – formy działania administracji publicznej. Podrozdział czwarty, paragraf pierwszy – pojęcie formy działania administracji. Jedną z charakterystycznych cech administracji publicznej jest jej wielka aktywność, która, jak już wiemy, podlega nie tylko formułowaniu norm prawnych i na stosowaniu prawa, lecz także na inicjowaniu i organizowaniu życia społecznego oraz na zarządzaniu elementami rzeczywistości społecznej. Ta wielka aktywność musi być realizowana w odpowiednio zróżnicowany i elastyczny sposób, tak aby administracja publiczna mogła rzeczywiście reagować na występujące, ciągle nowe stany faktyczne. I aby mogła to robić z pełnym poszanowaniem interesu publicznego i interesów podmiotów zewnętrznych. Administracja publiczna, wykonując swoje zadania, a jej organy realizując swoje kompetencje wobec innych podmiotów, zwłaszcza tych, które są usytuowane na zewnątrz, działają za pomocą bardzo różnych sposobów i instrumentów prawnych, co stanowi zresztą jedno z kryteriów odróżniających od sądownictwa działającego za pomocą metod ujednoliconych formalnie – wyroki, postanowienia. W celu określenia wszystkich tych sposobów działania administracji publicznej używa się pojęcia forma działania administracji. Pojęcie formy w prawie administracyjnym. Określenie forma działania w odniesieniu do organów administracji publicznej nie łączy się w żaden sposób z pojęciem forma czynności prawnych w prawie cywilnym, w którym chodzi o odróżnienie odmiennych technicznych sposobów wyrażania czynności prawnych, np. w sposób ustny, pisemny, per facta concludentia, ad solemnitatem. W prawie administracyjnym słowo forma odnosi się do kategorii podejmowanego działania i jest właśnie bliższe wyodrębnionym w prawie cywilnym takim kategoriom jak umowa, wyrok, akt notarialny. Formą działania administracji jest zatem określony przepisem prawa typ konkretnej czynności organu administracyjnego, czyli rodzaj podejmowanego działania. Prawne formy działania. W literaturze prawa administracyjnego często można spotkać się z określeniem prawne formy działania administracji, oznaczającym tylko tyle, że wszelkie działania administracji publicznej powinny być oparte na podstawie prawnej i nie są dopuszczalne działania nie mieszczące się w regulacjach prawnych. Określenie to, jeśli jest używane hasłowo jako tytuł całego działu prawa administracyjnego, nie wiąże się z podziałem na prawne i faktyczne formy działania administracji. Od form działania administracji należy odróżnić metody jej działania, czyli sposoby osiągania celów przez administrację publiczną, czy też sposoby realizowania odpowiednich form działania. Metodami mogą być także określane różne odmiany stylu i polityki działania administracji publicznej. Najważniejsze kategorie metod działania administracji to konkurujące ze sobą metody przymusu i przekonywania. Metody działania nie są wyznaczane tylko przez prawo, ale w dużej części wynikają z praktyki administracyjnej. Ich dobór jest związany z ważną dla prawa administracyjnego zasadą efektywności. Rozdział pierwszy – administracja. Rozdział czwarty – formy działania administracji publicznej. Rozdział czwarty, paragraf drugi – klasyfikacja form działania administracji. Potrzeba klasyfikacji. Katalog form działania administracji publicznej jest bardzo szeroki. Formy konkurują ze sobą lub się uzupełniają, stanowiąc w sumie cały system. Niejednokrotnie prawo wymaga od organów administracji podjęcia w danej sprawie wielu kolejnych działań zmierzających do jednego celu, tzw. ciągi działań administracyjnych, co wpływa dodatkowo na skomplikowanie całego systemu form działania. Spójność tego systemu zależy każdorazowo od ustawodawcy i od konsekwencji, z jaką wprowadza i nazywa poszczególne formy działania i z jaką formułuje upoważnienia do ich podejmowania. Czasem nazwy form działania wprowadza także doktryna prawa administracyjnego. Niektóre z nich są przejmowane do tekstów normatywnych, inne pozostają jako terminy naukowe, pozwalające podporządkować wszystkie formy aktywności administracyjnej. Wszystkie te okoliczności przyczyniły się do powstania w literaturze prawa administracyjnego wielu klasyfikacji form działania administracji i wielu kryteriów ich podziału. Wymieńmy tu najważniejsze kryteria i wyodrębnione na ich podstawie kategorii form działania. Pozwoli to nam na opracowanie charakterystyki poszczególnych form i prowadzenie dalszych rozważań. Na etapie tego zestawienia należy jednak zwrócić uwagę, że poszczególne kryteria mogą być ze sobą mieszane lub łączone, co powoduje krzyżowanie się podziałów, a czasem terminologiczne zamieszanie. Zależnie więc od celu, jakiemu ma służyć dana klasyfikacja, dobór kryteriów może być różny. Rozdział pierwszy.
Podrozdział 4, paragraf 2, podpunkt 1. Kryterium władztwa. Pojęcie władztwa administracyjnego pojawia się w tej książce po raz kolejny, w tym wypadku w kontekście konkretnych działań administracji publicznej, a nie tylko ogólnego zarysu jej funkcji. Stanowi jedno z tradycyjnych kryteriów podziału form działania administracji, nawiązujących do podstawowej cechy administracji publicznej, jaką jest dyspynowanie władztwem administracyjnym, czyli możliwością zastosowania przymusu. Przypomnijmy, administracja publiczna, legitymując się atrybutem władztwa, może z niego czynić użytek, może też jednak działać, nie wykorzystując tego instrumentu, starając się tym samym zmniejszyć nierównorzędność stosunku administracyjno-prawnego i poczucie nadmiernej zależności u drugiej strony. Wynika stąd podział działań administracyjnych na działania władcze i niewładcze. Działania władcze i niewładcze. Przyjmuje się na ogół, że formami władczymi są działania administracji publicznej podejmowane jednostronnie na podstawie unormowań publiczno-prawnych w celu sformułowania nakazów lub zakazów jakiegoś zachowania. Formą taką jest zwłaszcza akt administracyjny. Do form niewładczych zalicza się natomiast te, które albo są podejmowane według normy prawa cywilnego, umowy cywilnoprawne, albo wprawdzie ich podstawą jest prawo publiczne, jednak przy ich podejmowaniu sytuacja stron stosunku administracyjnego ulega pewnemu lub całkowitemu zrównaniu. Umowy administracyjne, porozumienia administracyjne. Podział na działania władcze i niewładcze wydaje się ostry, a na pierwszy rzut oka trudno znaleźć wyjątki, które powodowałyby jego zamazanie i tym samym utratę pełnej przydatności. Jednakże głębsza analiza tego podziału i niektóre zjawiska występujące obecnie w polskim ustawodawstwie nakazują jego ostrożne stosowanie. Okazuje się bowiem, że w ramach działań, które uznajemy za władcze, można zaobserwować stopniowanie władztwa pozwalające wyodrębnić działania w pełni władcze i działania o władztwie ograniczonym. Do pierwszej grupy można zaliczyć formy tradycyjne rozumianej policji administracyjnej, obejmującej różnorakie działania reglamentacyjne, prewencyjne i represyjne, mające na celu zapewnienie realizacji przepisów prawa administracyjnego i ochrony obywatela, zwłaszcza bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do drugiej grupy należą te, za pomocą których administracja publiczna formułuje obowiązki, decyzja podatkowa. Do grupy następnej z kolei te, które są źródłem uprawnień, koncesja. W pierwszej grupie przymus administracyjny może być zastosowany bezpośrednio, w drugiej jego zastosowanie może nastąpić pod określonymi warunkami, a w trzeciej ma on charakter potencjalny i będzie realizowany wyjątkowo. Z kolei wobec działań uznawanych za niewładcze, obowiązujące prawo wprowadza nieraz rozwiązania, dające mimo wszystko przewagę nad drugą stroną stosunku prawnego organom, zwłaszcza tam, gdzie organ administracji publicznej występuje w sferze regulowanej prawem cywilnym w roli monopolisty. Tam praktycznie każde działanie tego organu można określić jako władcze. Nie sądzę jednak, aby zjawiska te zacierające ostrość omawianego podziału miały skłaniać do rezygnacji z jego używania. Jest on zawsze przydatny, gdy pozwala na głębszą charakterystykę poszczególnych form. Proporcje między obydwoma członami omawianego podziału, czyli między działaniami władczymi i niewładczymi, ulegają w ostatnim czasie zmianie. Zauważalny jest wzrost znaczenia form niewładczych, polegających na stosowaniu konsultacji, negocjacji, mediacji oraz ekspertyz, a także na komputeryzacji procesu administrowania. Zaznacza się również duży udział różnego rodzaju działań nieformalnych. Nauka prawa administracyjnego powinna odpowiedzieć na pytanie, na ile zjawisko jest to prawidłowe, a na ile może powodować niebezpieczeństwo odchodzenia od zasad państwa prawnego. W każdym razie bowiem te nowe tendencje, które mogą być praktyczne i pożyteczne, nie powinny odznaczać odchodzenia od podstaw prawnych działania administracji publicznej. Powinno dziać się odwrotnie. Prawo musi nadążyć ze zmieniającymi się potrzebami i odpowiednio reagować na nowe zjawiska, porządkując je i regulując. Działania jednostronne i dwustronne. Podział, o którym mowa, może posłużyć do jeszcze jednego rozróżnienia istotnego w systemie prawnych form działania administracji publicznej. Można bowiem nazwać działania władcze jednostronnymi, co oznacza, że tylko administracja publiczna decyduje o treści danego działania. Druga strona stosunku prawnego może uczestniczyć w przygotowaniu danego działania, aktu i mieć w tym zakresie wiele uprawnień procesowych, jednak treść aktu w żaden sposób od niej nie zależy.
Działania niewładcze mają natomiast zazwyczaj charakter dwustronny, co oznacza, że obie strony stosunku prawnego mają jednakowy lub względnie jednakowy wpływ na treść podejmowanego aktu. Rozdział pierwszy, podrozdział czwarty, paragraf drugi, podpunkt drugi, kryterium stosunku prawnego. Kryterium skutku prawnego nawiązuje do znanego w różnych dziedzinach prawa podziału na czynności prawne i czynności faktyczne. Zgodnie z nim, czynnością prawną jest działanie zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego, osiągnięcia tym samym skutku prawnego, a czynnością faktyczną każde inne działanie. Ze względu na możliwość wywołania skutku prawnego w podanym tu znaczeniu, można podzielić formy działania administracji na działania prawne i działania faktyczne. Działania prawne i faktyczne. Działania prawne zawsze wywołują skutki prawne, przez które rozumie się najczęściej nawiązanie, zmianę albo rozwiązanie stosunku prawnego. Z tego powodu muszą być one określone prawem i opierać się na konkretnej podstawie prawnej. Jeżeli są to działania polegające na stosowaniu prawa, ich podstawa prawna wynika z prawa materialnego. Działania faktyczne nie wywołują skutków prawnych lub, co zmniejsza nieco ostrość omawianego podziału, mogą wywołać pośredni skutek prawny w sferze praw i obowiązków jednostki. Nie są nastawione na wywołanie takich skutków, ale przez określone fakty mogą spowodować określoną zmianę stosunku prawnego. Rozsiana i niestabilna regulacja prawna powoduje często trudności w zakwalifikowaniu takich działań. Ze względu na ochronę obywatela powinno tu funkcjonować swoiste domniemanie, że są one działaniami prawnymi. Typowe działania faktyczne nie muszą być jednak ściśle określone prawem, a ich podstawa prawna może zawierać się w normie kompetencyjnej albo w normie określającej zakres czynności danego urzędnika. Do działań faktycznych tradycyjnie należą 1. Działania społeczno-organizatorskie, czyli społeczne formy administrowania niepodparte przymusem państwowym. 2. Działania materialno-techniczne. 3. Zaświadczenia, poświadczenia. Kryteria podziału działań prawnych. Dalsze kryteria podziału form działania administracji publicznej wiążą się z działaniami prawnymi. Kryteria te krzyżują się ze sobą i można je wykorzystywać w różnych sposób, w zależności od celu przeprowadzanej klasyfikacji. Rozdział pierwszy, podrozdział czwarty, paragraf drugi, podpunkt trzeci. Kryterium stosunku do obowiązującego prawa. Administracja publiczna państwa prawnego w każdym swoim działaniu realizuje prawo. Ta realizacja prawa w obrębie działań prawnych może polegać m.in. na tworzeniu jego niższych szczebli albo na stosowaniu generalnych i abstrakcyjnych norm porządku prawnego. Można więc mówić odpowiednio o działaniach polegających na stanowieniu prawa i o działaniach polegających na stosowaniu prawa. Działania polegające na stanowieniu prawa. Pierwsza z wymienionych tu kategorii wiąże się z tym, że administracja publiczna jest upoważniona do wydawania bardzo różnorodnych aktów normatywnych. Jednych będących konstytucyjnymi źródłami prawa administracyjnego, np. rozporządzenia, i innych zwanych przepisami administracyjnymi. Są to akty powszechnie obowiązujące, którym konstytucja odmawia przymiotu źródeł prawa, przez co zajmują one miejsce wśród form działania administracji. Związane są z bieżącym wykonywaniem zadań z zakresu administracji i z tego punktu widzenia ich istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów administracji publicznej i oddzielenia zadań bieżących od rządowych, politycznych. Z punktu widzenia omawianego tu podziału, zakwalifikowanie tej grupy działań jest trudne. Przepisy administracyjne są bowiem w świetle obowiązującej konstytucji niewątpliwie aktami stosowania prawa, jednak stosują one prawo przez tworzenie następnych norm powszechnie obowiązujących, podobnie jak czynią to niektóre akty nazywane w konstytucji źródłami prawa, np. rozporządzenia. Jest to zatem stosowanie prawa w szerszym lub nawet w najszerszym znaczeniu. Właściwe akty stosowania prawa w ścisłym znaczeniu polegają natomiast na tworzeniu normy indywidualnej i konkretnej. Różnorodność przepisów administracyjnych. Zróżnicowanie przepisów administracyjnych jest bardzo widoczne, gdyż dotyczą one najróżniejszych dziedzin prawa administracyjnego. Można tu wymienić takie akty jak zarządzenie Państwowej Inspekcji Handlowej o wycofaniu towarów zagrażających zdrowiu, pojawia się tu tak zwana funkcja policyjna administracji publicznej, zarządzenia w sprawie emisji znaczków pocztowych, przepisy kolejowe, drogowe, wodne, lotnicze, sanitarne, dotyczące miar i wag, dotyczące dopingu w sporcie, klasyfikacji do służby cywilnej, bezpieczeństwa, ochrony pracy i inne.
Szczególnie na tym obszarze widoczna jest wielość poziomów regulacji, chwiejność terminologiczna, niespójność uregulowań, wielość regulacji oderwanych od reszty lub regulacji okolicznościowych, a materia bywa rozrzucona po aktach różnej wagi. Rozdział pierwszy, podrozdział czwarty, paragraf drugi, punkt czwarty. Kryterium charakteru działania prawnego. Działania prawne organów administracji publicznej opierają się na normach prawa publicznego, administracyjnego lub na normach prawa cywilnego. Można więc odpowiednio mówić o działaniach administracyjno-prawnych i o działaniach, tutaj ściśle czynnościach, cywilno-prawnych tych organów. Należy pamiętać, że podział ten nie oznacza, iż czynności administracyjno-prawne nie mogą wywierać skutków w dziedzinie prawa cywilnego. Administracja publiczna może na podstawie upoważnień ustawowych wkraczać w stosunki cywilno-prawne i taka ingerencja ma często miejsce. Na przykład plan zagospodarowania przestrzennego modyfikuje istniejące prawo własności nieruchomości. Powoduje to czasem w praktyce trudności z odróżnieniem od siebie obydwu tych grup działań. W celu rozwikłania tych trudności można wtedy posłużyć się innym kryterium, na przykład kryterium władztwa. Rozdział pierwszy, podrozdział czwarty, paragraf drugi, podpunkt piąty. Kryterium strefy skutku prawnego. Istnieją dwie strefy funkcjonowania administracji publicznej. Strefa zewnętrzna, odnosząca się do podmiotów stojących poza tą administracją, do obywateli, organizacji społecznych, przedsiębiorstw prywatnych itd. i strefa wewnętrzna, odnosząca się do samej administracji. W każdej z nich administracja publiczna podejmuje różnorakie działania, nazywane odpowiednio działaniami zewnętrznymi, akt prawa miejscowego, akt administracyjny, umowa administracyjna i wewnętrznymi, regulaminy, ogólniki, wytyczne, polecenia służbowe, a ostatnio dość rozpowszechnione komunikaty. Działania zewnętrzne powinny oczywiście być oparte na ściśle określonej podstawie prawnej, a działania wewnętrzne mogą opierać się na normie kompetencyjnej. W państwie prawnym odrzuca się kategorycznie i trwale dawną koncepcję internów administracyjnych, zgodnie z którą administracja publiczna nie musi w swoich działaniach wewnętrznych opierać się na powszechnie obowiązującym prawie, a może posługiwać się wyłącznie przepisami własnymi, redagowanymi przez samą siebie. Nie może tu być zatem mowy o działaniach wewnętrznych realizowanych poza prawem powszechnie obowiązującym. Rozdział pierwszy, podrozdział czwarty, paragraf drugi, podpunkt szósty. Kryterium adresata skutku prawnego. Adresatem działania podjętego przez organ administracji publicznej może być podmiot ściśle oznaczony lub grupa podmiotów, w szczególności taka, której składu nie można do końca określić. W pierwszym przypadku, a także w odniesieniu do grupy podmiotów, mówimy o działaniu indywidualnym administracji publicznej, pod warunkiem, że można dokładnie określić wszystkich jej członków. W odniesieniu do grupy, której składu nie da się ustalić, mówimy o działaniu generalnym. Szczególnym rodzajem działań generalnych, skierowanych do bliżej nieokreślonego adresata, są działania powszechnie obowiązujące źródła prawa. Podobnie jak przy poprzednich podziałach, rozróżnienie działań indywidualnych i generalnych nie jest całkowicie ostre. Wynika to stąd, że precyzyjne ustalenie składu grupy podmiotów, do których jest skierowane dane działanie, okazuje się w praktyce często niemożliwe. Ponadto regulacje administracyjno-prawne wprowadzają czasem kategorie działań formalnie generalnych, mających jednak w istocie charakter zbioru działań indywidualnych. Wreszcie istnieje kategoria działań generalnych mających charakter konkretny, które w momencie wywoływania przez nie skutków prawnych są zindywidualizowane przez niepowtarzalny, jednostkowy stan faktyczny dotyczący danego podmiotu. Można więc mówić o pewnej skali indywidualizacji działań administracji, od normy prawnej typu każdy, kto, albo gdy zajdzie sytuacja A, mają nastąpić skutki prawne B, aż po normę ściśle indywidualną zawartą w decyzji administracyjnej lub wyroku sądowym. Między tymi biegunami leżą inne działania, np. akty planowania lub tzw. akty bezpośrednio zobowiązujące. Omawiany podział nie jest również podziałem bezwzględnie wyczerpującym, gdyż obejmuje tylko działania zaadresowane, czyli dotyczące czyichś praw lub obowiązków. Nie można natomiast w ten sposób podzielić działań administracji nie mających swojego adresata, a podejmowanych w celu realizacji ogólnych zadań administracyjnych. Rozdział pierwszy, podrozdział czwarty, paragraf trzeci. Nowe rodzaje prawnych form działania administracji. Podane wyżej kryteria klasyfikacji prawnych form działania administracji można nazwać klasycznymi. Są one od dziesięcioleci stosowane w nauce prawa administracyjnego i stanowią dobrą podstawę wszelkich analiz aktywności administracji. Jednakże wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, transformacja ustrojowa, a także dynamiczny rozwój gospodarczy
spowodowały, że ustawodawca przestał mieścić się w tych klasycznych podziałach i stanowi dla administracji publicznej formy działania łamiące nieraz utarte kryteria klasyfikacji. Być może taka jest potrzeba chwili, jest to zjawisko naturalne. Warto jednak postulować, aby tworząc nowe rozwiązania prawne i nowe formy działania, prawodawca nie zapominał o pewnych przyjętych regułach. Łamiąc je i wprowadzając dużą, czasem nadmierną dowolność w kształtowaniu form, prowadzi nie tylko do chaosu terminologicznego, ale czy także do niepewności kompetencyjnej lub niepewności co do skutków przyjętych rozwiązań, co może zniweczyć złożony cel danej regulacji. Kategorie nowych form działania. Nie można jednak pominąć tego, że polski ustawodawca dość często i dość obficie wprowadza nowe kategorie form działania administracji. Zadaniem doktryny prawa administracyjnego jest ich podporządkowanie i godzenie z klasycznymi wzorcami. Zwraca się więc uwagę na to, że dostrzegalny rozrost katalogu form działania dotyczy zwłaszcza takich typów czynności, które mają służyć szczególnie stymulowaniu i podnoszeniu poziomu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego w skali lokalnej, regionalnej, ogólnokrajowej i ponadpaństwowej. Formy te spotyka się zwłaszcza w regulacjach prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony środowiska, prawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii, czy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub przeciwdziałaniu bezrobociu. Można tu spotkać bardzo różne nazwy odnoszące się do podobnych regulacji, takie jak plany, strategie, programy, koncepcje, założenia, studia, raporty, analizy czy oceny, a są one determinowane normami zadaniowymi i obowiązkami, jakie z nich wynikają. Mają one sprzyjać koordynacji działań, współdziałaniu, wspieraniu i aktywności rozmaitych podmiotów i są potrzebne m.in. z powodu konieczności posługiwania się nimi przy ubieganiu się o środki finansowe. Formy, o jakich mowa, nie tworzą jednej oddzielnej grupy, ale występują we wzajemnym powiązaniu i często bardzo skomplikowanym uwikłaniu, łącząc się także z formami, które nazwaliśmy wyżej klasycznymi. Charakterystyczne jest również to, że mogą być one inicjowane, opracowywane, sporządzane, przyjmowane, realizowane, zarządzane, koordynowane, monitorowane, kontrolowane lub nadzorowane przez różne podmioty, co oddziela je od tradycyjnej przyjętej zasady jedna forma działania, jedna kompetencja, jeden organ. Strategie i programy operacyjne. Spośród wymienionych form, obok planów, o których już była mowa, wysuwają się ostatnio na czoło strategie i programy operacyjne. Zostały one przewidziane i dość precyzyjnie uregulowane w ustawie z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa ta definiuje pojęcie polityki rozwoju, przez którą rozumie zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego, zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Politykę rozwoju prowadzą Rada Ministrów, Samorząd Województwa oraz Samorząd Powiatowy i Gminny. Mamy więc do czynienia z ustawą będącą pewną nadbudową nad rozwiązaniami bardziej szczegółowymi, operującymi tradycyjną siatką pojęciową określającą formy działania. Takie globalne regulacje wymagają innych określeń i pojawiają się one w tej ustawie. Politykę rozwoju prowadzi się więc na podstawie strategii rozwoju, długookresowej, średniookresowej i innych, które są dokumentami określającymi trendy, wyzwania, scenariusze, cele, uwarunkowania, kierunki i tym podobne rozwoju kraju. Dalszym etapem, nazwanym przez ustawę operacyjno-wdrożeniowym, jest przygotowywanie programów operacyjnych i programów rozwoju, w których mowa jest o diagnozie, celach, priorytetach, planach, założeniach i tym podobnych. Powstaje niestety wrażenie, że wiele tych sformułowań nie ma przemyślanej ani jasnej treści i że znaczna ich część nie służy konkretom ani nie prowadzi do jasnego, użytecznego celu. Koniec rozdziału pierwszego.